drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na boginie, na księżniczki, na muzy. Chcę wam przekazać cholernie ważną informację. Może będzie ona dość krótka, jak na moje możliwości monologów, ale może być bardzo dla was ważna. Istnieje taka współczesna moda powiększania ust, powiększania warg, i to nie sromowych, tylko ust. Kobiety są w stanie wstrzyknąć sobie w te wargi, w usta, są sobie w stanie wstrzyknąć wiele różnych rzeczy po to, żeby te usta powiększyć. Chcę wam powiedzieć, że takie powiększanie ust powoduje, że taka kobieta ma powiększone usta, one są bardzo wyraźne. Niektórzy nawet twierdzą, że jak u glonojada. Natomiast one są powiększone do przodu. One są powiększone wzdłuż. Zbliżają kobietę do mężczyzny, skracając odległość między jego wargami a jej ustami. I chcę wam powiedzieć, że to jest największy błąd polegający nie tylko na tym, że taka kobieta jak sobie powiększy usta i zrobi jeszcze to i owo, to ona wtedy zakłada maskę przepięknej kobiety, która nie dość, że nie pokazuje niektórych emocji, to na dodatek, ponieważ ona tych emocji nie pokazuje, to ona tych emocji nie przeżywa. Dlatego chcę wam przypomnieć słynną historię żaby, która przyszła do fotografa z prośbą, aby jej zrobić piękne zdjęcie. I fotograf zaproponował, że powiedział konfitura. I jak żaba się ustawiła i fotograf powiedział już, to ona powiedziała marmelada. Chcę wam powiedzieć, że ta żaba jest przykładem cudownej kobiety. Cudowna kobieta to jest taka, która sobie usta powiększa na szerokość, uśmiecha się do faceta i ten facet wtedy nie tylko mu żwawiej bije serce, ale on w tym momencie odczuwa coś tak głębokiego, ponieważ on nie chce zbliżyć się do jej ust, on chce się zbliżyć do jej uczucia, on chce zobaczyć uśmiech na jej twarzy, na jego widok. Dlatego uśmiechajcie się, poszerzcie swoje usta na szerokość w uśmiechu do faceta. I on nie musi wiedzieć, że to jest czasami uśmiech ironiczny.